No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, w którym akurat ekspertem jest pani prezes, czyli jak ekonomicznie użytkować samochód elektryczny, albo inaczej, jak użytkować samochód elektrycznego w momencie, kiedy potrzebujemy oszczędzać energii. Także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie. Pozwoliłem sobie ten temat rozbić na parę aspektów, w których niewątpliwie pani prezes jest, w dwóch przynajmniej pani prezes jest zdecydowanym liderem. Ja tutaj jakby oddam pani prezes głos, oprócz tego, że ogólnie technicznie się wypowiem, o co chodzi. No i teraz pierwsza rzecz, która chyba jest najważniejsza i przy której każdemu zależy na tym, żeby oszczędzać energię, to jest poruszanie się w trasie. I aby w trasie oszczędzać energię, trzeba postępować w specyficzny sposób, jadąc samochodem elektrycznym. Może Patrycja, tobie oddam głos i troszeczkę więcej byś na ten temat powiedziała. Dobrze, akurat ja się nie uważam za eksperta, ale rzeczywiście tak jest, że jak jedziemy w trasę, jest mało kilometrów, tam zostaje, to się przesiadamy. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jakoś jest. Może dlatego, że ja nie jeżdżę, zazwyczaj nie jeżdżę na tempomacie. Nie lubię tego. Jeżdżę używając pedału przyspieszenia, dobrze mówię? Tak, tak, bardzo dobrze. Potocznie gazu. I o co chodzi? Chodzi o to, że jakoś tak mam, jak jadę, że w momencie, kiedy samochód jedzie pod górkę, to nie cisnę tego gazu, żeby ta prędkość była stała, tylko jakoś tak zwalniam, natomiast z górki się rozpędzam. Okej, okay, może ja to troszeczkę ubiorę w takie słowa bardziej techniczne. Patrycja wykorzystuje naturalne ułożenie terenu, czyli w momencie, kiedy jedzie z górki, to stara się maksymalnie, oczywiście w granicach dopuszczalnych przepisów, przyspieszać, tak żeby nie wchodzić w tryb rekuperacji. Bo tak naprawdę zrozumcie, że rekuperacja oczywiście oddaje Wam energię, ona jest super, kiedy jeździcie w zupełnie innych warunkach, natomiast nigdy ta rekuperacja nie odda Wam takiej samej ilości energii, jaką włożyliście w naładowanie tego samochodu. Więc zdecydowanie lepiej jest samochód utrzymywać w stanie zerowego zużycia lub próbować przyspieszać ten samochód z góry, żeby później pod górę tego przyspieszenia nie używać i jakby cały czas utrzymywać samochód w trybie jak najniższego zużycia lub nawet zerowego zużycia, czyli tak troszeczkę jakbyście jechali na luzie. Czyli tak jakbyście w samochodzie spalinowym włączali na luz, zjeżdżając z górki i maksymalnie jak się da podjeżdżali na tym luzie pod górę i dopiero później włączali bieg, to jest mniej więcej To nie jest jakieś takie moje działanie, że ja się na tym skupiam, to po prostu jakoś tak mam podczas prowadzenia samochodu, że tak jeszcze, tak? No tak ja się to... tego ciebie de facto nauczyłem. Ty to robisz instynktownie, ja musiałem się tego nauczyć. Ja nie ukrywam, że z kolei nadużywam autopilota. Natomiast autopilot, pamiętajcie o tym, że albo w szczególności tempomat, on się skupia na tym, żeby utrzymać stałą prędkość. Oczywiście, jeżeli nie ma przeszkody przed sobą, więc on będzie pod górę przyspieszał, z góry będzie z kolei podhamowywał, więc de facto on po prostu zużywa więcej energii niż robicie wy to jadąc świadomie. Oczywiście najnowsze systemy FSD pewnie będą robiły to lepiej niż my, albo przynajmniej podobnie jak my, bo będą się po prostu uczyć. Natomiast na tą chwilę ten system, który robi Patrycja, pozwala nam oszczędzać najwięcej energii. To co, przechodzimy do następnego elementu. Cały czas trzymając się poruszania się w różnych warunkach. Kolejne warunki, w których się jest troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o zużycie energii, to są warunki miejskie. I tutaj znowu oddam głos Patrycji, no bo Patrycja jest zdecydowanie lepsza w kontekście oszczędzania energii. Jak jeździć na mieście, żeby oszczędzać energię? Albo inaczej, jak tobie się udaje tą energię oszczędzać, bo wiem, że nie robisz tego po to, żeby oszczędzać energię, tylko po prostu ci to tak wychodzi. Wiesz co, no przede wszystkim nie cisnę. Jakoś tak samochody elektryczne mają coś takiego, że człowiek przestaje w nich niepotrzebnie pędzić i się spieszyć. Nie wiem, z czego to wynika. Może właśnie z tego oszczędzania energii gdzieś tam podświadomie, ale staram się jeździć tak płynnie, tak? Nie dodaję bez sensu gazu, nie hamuję, tylko jadę płynnie. I chyba to wszystko, no bo tak naprawdę nie wiem, co jeszcze takiego robię, że oszczędzam tą energię. Ja ci podpowiem. Więc przede wszystkim co robisz, no to rzeczywiście unikasz dynamiki, czyli nie robisz tego czyli nie przyspieszasz. Nie. I to pamiętajcie, że każde takie przyspieszenie wydatnie zwiększa zużycie energii. Każda taka sytuacja, kiedy battery pack, czyli ten pakiet baterii, który znajduje się pod nami, jest narażony na taki wydatek energetyczny i musi jakby dokonać akceleracji, ten wydatek energetyczny jest po prostu niespółmiernie większy, tak? Czyli jak sobie patrzycie na to chwilowe zużycie, to ono potrafi wzrosnąć do 30,
kilowatów, a nawet do 40 w tym takim chwilowym jakby zrywie. No i to się rozkłada później na średnie zużycie, które niestety wychodzi dosyć wysokie. Dodatkowo co robisz, co akurat ma dwie strony, ale na pewno w kwestii oszczędzania jest dobre, unikasz akurat w tym wypadku hamowania hamulcem. Czyli używasz tak zwanego one pedal driving, czego pewnie nauczył Cię Nissan. Zgadza się, rekuperacja mnie tego nauczyła. Wiem, że nie jest to dobre dla samochodu, ponieważ niszczą się hamulce w ten sposób. Natomiast ja to bardzo lubię i to jest chyba jeden z powodów, dla których też bardzo lubię samochody elektryczne, że mogę jeździć używając tylko tego jednego pedału i przyznam szczerze, że nawet jak jadę jakimś innym elektrykiem, jak testujemy i nie ma tam rekuperacji, to nie jestem z tego powodu zadowolona. Także bardzo lubię używanie tego jednego pedału do przyspieszania i hamowania, tak. I to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie jest jednoznacznie złym używanie rekuperacji do tego, żeby hamować. Po to ona jest. Natomiast pamiętajcie o tym, że musicie te hamulce raz na jakiś czas używać po to, żeby one nie skorodowały. Przypominam i odsyłam Was do tych wszystkich świadomych użytkowników, którzy u nas samochody przeglądali. Przypominam samochód Daniela Grzyba, którym przy 400 parędziesięciu tysiącach kilometrów miał dopiero tarczę do wymiany, bo mieliśmy do czynienia ze świadomym użytkownikiem. Także podchodźcie do tego świadomie, używajcie tej rekuperacji, ale używajcie też hamulców, bo one są to rozwiązaniem awaryjnym i w sytuacji, kiedy będziecie musieli zahamować awaryjnie, rekuperacja tego za Was nie zrobi. Przechodzimy do następnego punktu. Kolejna rzecz już jest trochę bardziej techniczna, więc ja tutaj jakby zabiorę główny głos. Jeżeli będziesz miał coś do dodania, to oczywiście dodaj od siebie. Natomiast bardzo ważne jest dbanie o pewne detale związane z samochodem. Czyli przede wszystkim powiedziałbym o czymś, co chyba nazwałbym w takim bardzo dużym uogólnieniu integralnością aerodynamiczną. Co mam na myśli? Chodzi o to, że bardzo często ludzie zaniedbują takie rzeczy, jak na przykład mocowanie zderzaka, jak na przykład mocowanie osłon pod samochodem. Te osłony czasami nam odstają i one działają wtedy jako spadochron aerodynamiczny. Przypominam Wam na przykład o Omoda E5, przypominam Wam BYD Seal-U, samochody, które nie miały tylnej osłony i tam tak naprawdę tylny zderzak działał jak spadochron aerodynamiczny, co powodowało dużo większe zużycie. Więc sprawdzajcie raz na jakiś czas, oczywiście najlepiej VV Repair, przynajmniej raz do roku samochód, pod względem właśnie takiej integralności. Przypominam Wam, że mój Y, który zjeździł przecież kawał świata, miał dwie osłony uszkodzone i to na pewno miało wpływ na większe zużycie. Kolejną rzeczą, o którą należy dbać, to jest odpowiednie ciśnienie w oponach i oczywiście odpowiednie ogumienie. Jeżeli mamy źle ustawione ciśnienie, to oczywiście zużycie energii nam wzrośnie. Dodatkowo, jeżeli mamy ogumienie o wysokich oporach toczenia, to też nam zużycie energii wzrośnie. Dodatkowo, jak wiecie, większość samochodów elektrycznych, a Tesla w szczególności, ma dodatkowe kołpaki. To oczywiście wygląda śmiesznie, bo kołpaki kiedyś były po prostu powodem do śmiechu i to był taki wiejski tuning. Natomiast teraz kołpaki wyglądają trochę lepiej i służą głównie do tego, żeby oszczędzać nam właśnie na aerodynamice. Więc jeżeli możecie takie kołpaki używać, a niekoniecznie pokazywać jakieś tam alufelgi, to na pewno zaoszczędzicie. I dodatkowo pamiętajcie też, że rozmiar koła ma wpływ na zużycie. Więc zawsze lepiej jest jeździć na mniejszej obręczy, bo wtedy oszczędzacie po prostu energię. Więc jeżeli macie Tesla Model Y, na przykład Performance, a może Performance to zły przykład, ale Long Range, to lepiej będzie Wam jeździć na 19-kach niż panować 21-kami, które notabene nie są szczególnie przeznaczone dla takiego samochodu. Przechodzimy do punktu trzeciego. Ja jeszcze mogłabym coś dodać na temat oszczędzania energii. Z moich doświadczeń związanych z Peugeotem Ayonem, a później z Mitsubishi i-MiEV. To są tak zwane trojaczki. Otóż w tym samochodzie, w tych samochodach jest bardzo mała bateria i często mi się zdarzało, że musiałam gdzieś pojechać dalej, a nie miałam odpowiedniego zasięgu. I to, co ja robiłam, w szczególności zimą, to wyłączałam klimatyzację. Wyłączamy klimatyzację lub ogrzewanie, bądź ogrzewanie, no ale tak. Znaczy powiem tak, w Nissanie Leafie miałaś pompę ciepła, czyli ona faktycznie do pewnej temperatury ona Cię podgrzewała, natomiast zakładam, że jeżeli chodzi o i-MiEVa, to bardziej chodziło tutaj o to, że po prostu wyłączałaś ogrzewanie. Tak, wyłączałam czy klimatyzację latem, żeby nie chodziła klimatyzacja, bo to automatycznie mi pokazywało mniejszy zasięg zdecydowanie, czy zimą właśnie ogrzewanie. I ten to był oto taki sposób wprowadziłaś nas w czwarty punkt, o którym mieliśmy rozmawiać, czyli tak naprawdę właśnie sprawy związane z komfortem kabinowym i ogólnie urządzeniami peryferyjnymi.
I dokładnie jest tak, jak mówisz, że jeżeli możecie i jeżeli chcecie oszczędzać, bo to też jest oczywiście ważny aspekt, lub musicie oszczędzać, to zdecydowanie zrezygnujcie z ogrzewania kabiny, jeżeli możecie, bo na przykład zdecydowanie bardziej efektywne będzie w sytuacji, kiedy musicie oszczędzać, przekazywanie temperatury bezpośrednio z ogrzewania w fotelach, a nie grzanie całego powietrza w kabinie. Tak, szczególnie jeżeli macie grzałkę kabinową w tych starszych samochodach elektrycznych, gdzie nie ma pompy ciepła, to ten koszt związany, energetyczny wydatek związany z operacją PTC heatera będzie dużo większy niż podgrzewanie tej maty, która jest tutaj pod Wami, a tutaj ciepło będzie przekazywane bezpośrednio do Was. Oczywiście nie jest to super, najbardziej komfortowe rozwiązanie, ale na pewno jest bardziej ekonomiczne i pozwoli Wam dalej zajechać. I tak samo w lecie, jeżeli możecie, to nie używajcie na siłę klimatyzacji, starajcie się tego oszczędzać, no bo wtedy do pewnej prędkości oczywiście, bo tutaj znowu mamy dwa wykluczenia. Klimatyzacja pobiera energię oczywiście, natomiast jeżeli będziecie mieli otwarte okna i będziecie jechać z jakąś tam większą prędkością, to się stanie przeciwskuteczne i wtedy Wam się bardziej opłaci zamknąć okna i włączyć klimatyzację, bo pamiętajcie, spadochron aerodynamiczny. Otworzycie okna bardzo mocno, powstaną zawirowania, które będą Was wyhamowywać i to też będzie powodowało zwiększoną konsumpcję. Dodatkowo oczywiście w takich samochodach z dużymi bateriami jak Tesla, czy chociażby to MG5, którym jedziemy, które ma akurat chyba 64 kWh baterii, tego tak szybko nie zauważycie, ale używanie wszelkiego rodzaju peryferiów, czy ładowarek indukcyjnych, czy czegokolwiek, co jest podpięte do outletu 12-voltowego, też zużywa energię. Oczywiście są to zużycia na poziomie, nie wiem, 15 W, 60 W, ale w momencie, kiedy naprawdę potrzebujecie oszczędzać, to będzie Wam zżerało więcej energii. I przypominam jeszcze dodatkowo, że ładowarki indukcyjne są nieefektywne i one produkują dużo większą ilość ciepła niż przekazują energii, więc jeżeli macie ładowarkę 15-watową indukcyjną, to ona będzie Wam zżerała na przykład 50 watów. Także musicie o tym pamiętać, że takie drobne rzeczy potrafią Wam czasami wydłużyć zasięg bardzo i pozwolą Wam dojechać, jeżeli będziecie mieli problem z ilością energii. Nie wiem, czy chciałabyś tutaj coś do tego dodać. Nie, pamiętam tylko, że rzeczywiście wyłączałam wszelakie, że tak powiem, radia, nie radia, wszystko, to jak jeździłam jeszcze iMiewem, nie iMiewem, tylko Ionem, wyłączałam radia, wyłączałam właśnie te nawiewy, wszystkie takie niepotrzebne rzeczy. No i dokładnie tak, im mniejszą macie baterię, im starszy samochód, tym bardziej tą zasadę należy przestrzegać, jeżeli chcecie oszczędzać lub musicie oszczędzać. Przypominam, że te sytuacje nie są współbieżne. Niektórzy robią tak, bo chcą. Niektórzy robią tak, bo akurat sytuacja ich do tego zmusza, bo muszą dojechać dodatkowe 2-3 km i każde parę watów będzie o tym decydować. To co, przechodzimy do punktu piątego. No i piąta rzecz, tylko jeszcze chciałem, piąta i ostatnia w naszym rozumieniu. Natomiast jeżeli oczywiście coś Wam przyjdzie do głowy, jeżeli będziecie pamiętali coś więcej niż my teraz, to absolutnie proszę Was o to, żebyście o tym napisali na dole w komentarzach, bo to uzupełni naszą wiedzę i uzupełni wiedzę, która pojawi się razem z tym materiałem. Natomiast dosyć ważnym jest to, żeby trzymać samochód podłączonym do ładowania. Chodzi o to, że oczywiście to nie jest oszczędność energii w takim rozumieniu generalnym, czyli jeżeli byście chcieli oszczędzać pieniądze na zużyciu energii, to oczywiście to nie jest super sposób. Natomiast na pewno jest to super sposób, jeżeli chcecie oszczędzać kilowatogodziny podczas jazdy. Czyli na przykład jak jest zimno, to macie podłączony samochód przed domem, włączacie mu podgrzewanie baterii przed ruszeniem lub przygotowanie samochodu do jazdy i on sobie podgrzewa baterię. Unikacie w ten sposób potrzeby podgrzania baterii podczas jazdy, co Wam zdecydowanie wydłuży zasięg i myśmy z tego korzystali. Na przykład, nie wiem czy pamiętasz, jak żeśmy jechali na Nordkap, kiedy mieliśmy okazję się naładować w hotelu i to była naprawdę mega komfortowa sytuacja. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy to nie jest tak do końca, że to jednak oszczędza energię, bo jak sobie przypomnę jeżdżenie samochodem zimą, gdzie ja bardzo często zapominałam o tym, żeby go i wcześniej podgrzać i tak dalej, to bardzo długo się nagrzewał silnik. Potrafiło być tak, że dojeżdżałam do pracy, a cały czas miałam zimny silnik. Silnik niekoniecznie, bo pewnie przyzwyczajenia ze spalinówki zapewne. Pewnie chodzi Ci o baterię. Tak, chodzi mi o ikonkę śnieżynki przy baterii. Tak, zgadza się, przepraszam Was. No i dokładnie tak. Na pewno jest trochę tak, jak mówisz, natomiast co ja chciałem przez to powiedzieć? Chciałem przez to powiedzieć, że to nie jest idealny sposób, czyli to jest dobry sposób i na pewno warto tak robić, natomiast pamiętajmy o tym, że samochody takie jak Tesla, czy w ogóle samochody z zaawansowanym BMS-em, one będą z tej energii korzystać też po to, żeby tą baterię kondycjonować w momencie, kiedy warunki zewnętrzne się zmienią, bez względu na nasze chcieństwo lub nie. Tak, po prostu jest pewien threshold,
temperatury, poniżej którego ta bateria nie powinna schodzić i samochód jakby niezależnie od naszej woli będzie próbował tą temperaturę zbijać lub podnosić i to będzie zużywało energię. Po prostu będzie zużywało nam energię, aczkolwiek rzeczywiście w pierwszej kolejności będzie zużywało energię z sieci i będzie też oszczędzało baterię, która nie będzie musiała ponosić wydatku po to, żeby się sama ogrzać czy schłodzić. Więc to jest akurat... Może masz rację, że rzeczywiście jakby to przemyśleć, to jest dobry sposób też na oszczędzanie pieniędzy dodatkowo. Natomiast jest to też jeden z głównych argumentów, tak trochę tutaj odpłynę, przeciwników samochodów elektrycznych, którzy mówią jednak, że samochody spalinowe jak stoją, to nie zużywają energii. Natomiast też pamiętajcie, że to nie do końca jest prawda, bo jak samochód spalinowy nam zamarznie, to też musimy go odpalić. On musi ponieść gigantyczny wydatek energetyczny, żeby się nagrzać. On też musi nagrzać płyn chłodniczy do pewnej temperatury. Silnik musi się nagrzać, czyli olej w silniku musi nagrzać się do pewnej temperatury i to też jest wydatek energetyczny. Więc to nie jest do końca tak, aczkolwiek faktycznie samochód elektryczny bez naszej wiedzy ten prąd czasami pobiera, no chyba, że sobie to inaczej ustawimy. I sytuacja jest bardzo tożsama, jeżeli chodzi o bardzo gorące dni. Też warto mieć ten samochód podłączony, bo możemy sobie go schłodzić. Czym unikamy na przykład potrzeby chłodzenia tego samochodu podczas jazdy i użytkowania dużo większej ilości energii. Na nasz stan wiedzy wydaje mi się, że żeśmy już wyczerpali ten wątek. Takich podstawowych rzeczy, które pozwolą Wam w razie konieczności lub jeżeli będziecie chcieli oszczędzać energię podczas jazdy. Znowu, jeżeli cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, dajcie nam znać. A my serdecznie Wam dziękujemy za lajkowanie, subskrybowanie i oglądanie naszego kanału. Wspierajcie nas dalej i trzymajcie się, cześć!